Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Emil z kanałem StarCraft. Zapraszam na kolejny mecz z tych 10 obiecanych. To jest mecz numer 4. Ciekawe, kiedy to wszystko trafi. Nagrywane jest w piątek przed streamem z widzami, z gry z widzami. No to będzie ciekawe, naprawdę ciekawe. Ile zdążę tego nagrać wszystkiego, ale wrzuciłem taki długaśny jeden wam stream, 2,5 godziny, więc chyba mi to wybaczycie, co tutaj jest. No dobra, u góry mamy Liquid Hero, u dołu mamy Pumę i przez chwilę mi się wydawało, że to jest Zelnaga Caverns, ale to jest też coś z Zelnagą, tylko trochę inaczej się nazywa. Mamy jedną wieżę z Zelnagi po samym środku mapa z trzema lokalizacjami startowymi, więc tutaj może dojść do lekkich takich zmian, nie wiadomo gdzie jest przeciwnik, może być jeszcze tutaj. Przyjrzyjmy się tej mapie, bo aktualnie widzę ją chyba pierwszy raz na oczy. Jedna naturalna ekspansja, bardzo przypomina mi tutaj troszeczkę ona też, tylko zaraz sobie przypomnę jak się ta mapa nazywała, ale to powiem, trochę mi przypomina też dla trzech graczy. Mamy naturalną ekspansję, mamy tu tą naturalną ekspansję oczywiście, po czym mamy jeszcze jedną i jeszcze jedną. Nie widzę, aby gdzieś było złoto, nie ma złota, tak więc złota brak, proszę państwa. Złote nikt nie będzie przejmował. Hero, Liquid Hero i Evil Genius Puma. Już chyba nagrałem jeden meczyk tych graczy, najwidoczniej to jest jakiś kolejny. No i mamy baraki ze strony Pumy i jest też rafineria. To nie jest podwójna rafineria, ewidentnie to nie jest podwójna rafineria. Kto widział wcześniejszy przesłany filmik, ten wie o czym ja mówię dokładnie. I ja jeszcze raz najmocniej przepraszam za tamtą. Gateway, asymilator, do tego wszystkiego pylon w tym miejscu, no można tutaj pylon postawić, chociaż osobiście wolałbym, żeby ten pylon był postawiony gdzieś tutaj, żeby móc warpować się jednostki u dołu i u góry, tak w dwóch miejscach, tak kombinować, żeby można było, co wykombinuje nam tej hero, ale tak na poważnie to hero chyba będzie chciał tutaj coś po prostu ukrywać, to jest raz, a dwa pilnować, żeby żadnego dropu z tej strony nie było, bo jeżeli drop nadleci, to będzie ewidentnie z tej strony, no i już tutaj próbka podjechała, jak to mówi Z, próbówka, tak mówi na nie próbówka. No i mamy Wallina ze strony Pumy i teraz może mieć zagadkę hero, bo nie wie co, na co się szykować, czy będzie jakiś build technologiczny, czy będzie po prostu One Gate Expand, bo nie wie czy jest gaz, czy też go nie ma, a będzie faktorka, więc nie będzie bardzo szybkiej ekspansji ze strony Pumy, będzie chyba jakiś push niedługo. Gateway jest, jest również i Cybernetic Core, widzimy chronobustowany pierwszy Stalker jak najszybciej, do tego nie jest, jak widzimy, chronobustowany Warpgate Technology, tak więc ten Stalker musi być bardzo ważny w planie Hero, może też chce uniemożliwić przeciwnikowi zeskautowanie bazy, w szczególności zeskautowanie podwójnego asymilatora, może być tutaj tak wczesnego. Zagadką, pozbył się pylona, dlaczegoż to się pozbył tego pylona hero, będzie potrzebował go, no nie czaję o co chodzi, może to był jakiś fail, albo będziemy mieli proxy pylona, to jeszcze jest inna sytuacja, mamy proxy pylona ze strony hero, więc tutaj u dołu, nie widziałem tego meczu już? Nie, chyba jeszcze go nie widziałem. Tak mi się wydaje, że go nie widziałem. No i jest bunkier, jest drugi gaz. Mamy starport, tak więc 1-1-1. Będzie najprawdopodobniej ze strony Pumy. Wszystko na to by wskazywało. Ciekawe, czy będzie Raven, czy będzie Banshee i... Może będzie Banshee z... Ja to zaraz zobaczymy. Nie ma co tutaj gdybać. Oczywiście tu nie będzie Banshee. Tu będzie jak coś Banshee. Już faktorka sobie przelatuje. W spokoju starport się jeszcze nie skończył robić. Mamy Stargate ze strony Hero, więc jeszcze fajniej, już wiem gdzie widziałem, Hero też zaczynał grać Stargate'em na Pumę w jednym meczu i mu to nie wyszło, bo zostało to zeskautowane, a teraz jest proxy Stargate, bardzo fajna sytuacja według mnie, o tyle dobrze, że ten Void podleci, na przykład tutaj jeżeli będzie Void, będzie mógł atakować bez problemu Supply Depot, te Marinesy będą musiały wyskoczyć stąd, jak coś Stalkery z dołu będą ostrzeliwać górę, no tylko co tutaj będzie, czy tu będzie Void, czy tu będzie Phoenix, mamy Voida, więc będzie próba przełamania tej defensywy Voidem. Dobrze, że jest coś latającego z tego względu, że jest Banshee szybciutko, jak coś Phoenix zostanie wyprodukowane z tej... z tego Stargate'u. Okej, już zwalniam tempo, już dobra, spokojnie. To, że mówię szybciej wcale nie znaczy, że ja szybciej tego replaya nagram. Już spokojnie, już zwolniłem, tu się nic wielkiego nie dzieje. Trzeba się opanować bardzo mądrze, że jest drugi bunkier ze strony Pumy. On cały czas tutaj widział, chyba Puma nie widzi tych stalkerów, no ale może podejrzewać co się tutaj dzieje. Iż ten jeden Void wystarczy, żeby rozwalić Supply Depot teraz. Jak będzie z tym zasięgiem? Kurczę, nie pamiętam jak to jest tutaj ten zasięg. Szóstka, no i teraz Supply Depot jest atakowane, czy zostanie zniszczone. Wszystko będzie wskazywało na to, że tak, Supply padnie, czy też nie. Jeszcze jeden strzał, jeszcze raz.
Jeszcze chwila, no i jest Puma teraz przyblokowany. Tutaj leci już Banshee. Czy zostanie wezwana tutaj pomoc? Są dwa stalkery, bardzo dobrze. Do tego w drodze jest Observer. Kolejny supply pozostanie zniszczony. Pamiętacie, jak mówiłem kiedyś, nie róbcie Wallina na Protossa? To jest jeden z powodów, dla których się nie robi Wallina na Protossa. No i baraki również zostaną zaraz zniszczone. Czy dadzą radę odradzić, żeby tylko chociaż podpalić? No, atak na bunkier nie jest wskazany, ale atak na pojedynczego Marinesa na pewno tak. Próbował się opalić w niebieskim świetle Void Rayów, nie do końca mu to wyszło. Zobaczmy, jak tutaj wygląda. Te Banshee zabiło aż 8 jednostek? Cloakfielda musiał na czas zrobić, a więc tutaj przynajmniej to się opłaciło teraz, ten atak Pumie. No, 8 jednostek to jest dosyć dużo, jestem w szoku. W ostatniej chwili musiało to być. Dobrze, że był ten Observer w drodze. Kolejny również jest. Mamy tutaj Void Raya, który próbuje sobie trochę poharasować linię minerałów, ale jest też już jeden Viking, więc ten Void Ray zostanie za chwilę zniszczony. Może jeszcze próbować tutaj walczyć przez chwilkę, ale bardzo ładne mikro ze strony Pumy. No ładnie, ładnie te Banshee sobie poharasowało. 8 zapitych jednostek to jest coś przyjemnego. Opłaciło się to. No i teraz Hero ma problem. Ma problem, bo ma zapewne mniejszy dochód. No, ma taki sam dochód. Jego przeciwnik też był taki build, który dosyć mocny był. Czy mocny na początku, ale ekonomicznie potem wychodzi na słaby. Więc ten haras jest bardzo potrzebny, bo inaczej się jest w plecy. No i haras się udał i wyszło dobrze. No, będziemy mieli teraz, z tego co widzę, Banshee, do tego Marines, jest Raven, będzie nawet jeden czołg, więc typowe 1-1-1. Ciekawe, jak to wybroni, no prawie że 1-1, są te dwa braki. Ciekawe, jak to wybroni Puma, jak to wybroni Hero, bo Puma jest dosyć dobry, ma już Immortala w drodze, będzie go potrzebował. Obserwery też, większa ilość ich będzie potrzebna z tego względu, że o, dobrze, są Feniksy. Z tego względu, proszę Państwa, że no jest Raven, który będzie wszystko to wypatrywał i jest, i zostało zabite. Co jest fajne, są trzy Feniksy, które jak coś zdejmą szybko Ravena, to jest raz, a dwa po prostu jak coś będą mogły na przykład czołgi podnieść, co będzie też bardzo opłacalne. Oj, byłoby dobrze się ewakuować, bo nie ma obserwera żadnego. Banshee będzie chciało wlecieć i w gorszym momencie Hero nie mógł wycofać. A nie, cicho, wraca się, zostawił jednego Feniksa. Bardzo, bardzo dobra decyzja z jego strony, że ten Feniks został. Jest Cloakingfield. No to Banshee większych szkód już tutaj raczej nie narobi. A jednak narobiło jedną jednostkę, udało się zabić i udało się te proxy Stargate'a znaleźć. Podejrzewał Puma, że gdzieś on tutaj musi być ukryty. Lecą Feniksy, będą chciał tutaj uratować jeszcze, czy dadzą radę, czy też nie wlecą prosto w Marinesy. No, nie, Marinesy wlecą, nie wlecą. Tak więc bardzo dobrze, że uda się to jedno Banshee upolować, bardzo dobrze dla Protossa oczywiście. A Cloakingfield, to nie do końca się udało. Ale tej energii zbyt dużo tutaj też nie ma, więc na długo to nie wystarczy. Czołgi mogą być podnoszone przez Feniksy, długo jednak nikt tutaj nie uniesie. Bo tutaj próbujesz teraz Hero powstrzymać armię przeciwnika, podnosi. Mamy Olina chyba ze strony Pumy, bardzo dużo SCV jest już tutaj w drodze. Jak to wyjdzie? Czy Hero się utrzyma? Masy charge w drodze, nowe zeloty są już budowane. Czy utrzyma się, czy też nie? Jeden Immortal, który będzie miał za zadanie targetować tego Siege Tanka. No i teraz, gdyby te Feniksy podleciały od tyłu, podniosły, byłby w stanie rozwalić czołg, ależ byłoby to piękne. SCV ruszają na pierwszy ogień, Force Field będzie, jeszcze nie ma, jeszcze jest niepotrzebny w tym momencie. Jak to zostanie rozegrane tymi Feniksami? Ja uważam, że one tu będą bardzo, bardzo ważne. To jest jednak ważne, żeby nie zostały zniszczone za szybko. Kolejne, Dark Shrine, no bardzo proszę, Hero będzie szedł w Dark, w takim razie próbuje wyjść, czy teraz da radę? Force Field, mile widziany w takich sytuacjach, żeby ten przeciwnik nie wlazł do środka. No, czołgi rozstawione, widzimy co one widzą. Co zrobią te Feniksy? Niedużo mogą tak naprawdę. Próbują zmusić Ravena do tego, żeby rzucił Point Defense Drone, bo on na pewno na to czeka w tym wszystkim. I tutaj bunkier na pewno zostanie wybudowany. Czekamy na te darki, one będą bardzo potrzebne, żeby tutaj harasowały przeciwnika. Próba postawienia kolejnego bunkra, czy się uda, czy też nie. I czekam na Force Fielda, podzieli tą armię, nie próbuje dzielić, na razie żadna ze stron nie chce się ruszyć. Widzimy, że Dark Shrine już się kończy budować, to będzie użyte do harasowania całej bazy, ta cała ekonomia może być zniszczona. Potem na pewno rzuci się Hero, żeby zniszczyć Ravena i będzie mógł mieć przewagę. Już Dark Shrine kończy się robić. Co tutaj będzie? Nie może atakować, musi powolutku podchodzić. Raven prawie został zniszczony, jakże mało brakowało w tym Ravenie. I czy są już darki? Darków jeszcze nie ma.
Jeszcze chwilę to potrwa. No, na razie nie atakuje Hero i atakuje Puma. Czeka na coś. Jest jeden Dark. Będzie tutaj harasował linię minerałów. Nie ma energii na skana. Musi być Raven zniszczony jak najszybciej. Żeby się udało tą jedną salwę chociaż zrobić. Tak będzie ta jedna salwa. A, jest speed na zalotach. Nie może zaatakować Hero, bo stanie. Widzicie, gdzie dokładnie będzie. Ten Dark już tutaj wpada. A i nie do końca. Tu chyba powinien pójść. On powinien pójść w linię minerałów, żeby zablokować przeciwnikowi możliwość wydobywania. Kolejny Raven jest w produkcji. Tu był właśnie ten lekki ząk. No i mamy w końcu tą wymianę. Immortal próbuje zniszczyć coś. Nie udało się czołga. No ganiają się w tej z powrotem. Jak jest ten mikro? Bardzo intensywna teraz gra. Dark próbuje. No zupełnie mu nie wychodzi to wszystko. Temu Darkowi nic mu to nie wychodzi. Dopiero teraz zaczął zabijać jednostki przeciwnika. Troszeczkę za późno w tym wszystkim. Nie ma obserwera. Jest obserwer. Może spróbować te banshee. Jak zostaną wbudowane bunkry, to będzie naprawdę wielki problem dla Hero. I jak był Steampack, trzeba się wycofywać. No na Steampacku teraz Puma musi zaatakować, bo stracił dużo energii. Musi ruszyć do przodu. Czy da radę pokonać przeciwnika? Jeżeli padnie, to gdzie jest Raven? Nie ma Ravena. Nie widzę Ravena, żeby gdzieś tutaj był. Dark zabił 13 jednostek, więc teraz Darki tu by się przydały, bo Ravena brak w tym momencie. Czołgi padają, force fieldy przyblokowały tą armię. Nie ma energii na skana, nie ma energii na skana. Może z tego jeszcze jakimś cudem wyjdzie Hero, jeżeli tym Darkiem zrobi wszystko, co się da, ale właśnie teraz powinien ruszyć się. I gdzie jest energia na skana? Ciągle brak, ciągle brakuje, co jest bardzo ważne. Nie ma możliwości wydobywania minerałów. Teraz Puma ma on, więc problem, musi się ewakuować, ale już leci kolejny gdzieś tutaj Raven. Tak, też jest ten Raven i teraz... auć. Teraz to boli. I teraz będzie kontynuacja ze strony Pumy. Wielkie błędy, wielki błąd, no lekki baobab, ząg po prostu ze strony Hero, że ten Dark został tak wcześnie zauważony tak naprawdę, że zaatakował te jednostki zamiast pójść po prostu bezpośrednio do orbitala i tu zacząć harasować, a potem zniszczyć się co najwyżej Stargate'a, Starporta. No i teraz podchodzi kolejny obserwer w drodze. Bez obserwera tutaj nie ma nic, nie będzie można nic zrobić, ale się energia już kończy. Banshee zostanie zaraz zniszczone, zeloty pójdą do ataku, ale to będzie chyba trochę za mało. Czy czołg padnie? Tak, czołg padł. Jeszcze, chciałem powiedzieć, Dark by się przydał, ale jest Raven, nowe jednostki są wzywane. Puma bardzo ładnie kruje, podchodzi do przodu. No i teraz nie wyszło to po prostu Hero, tak mało brakowało tak naprawdę. Jeden mały błąd Darkiem, a mogło być tak ładnie, gdyby troszeczkę to lepiej rozegrał. No i pylony są już tutaj rozwalane, chyba za sekundę zobaczymy już te GG. Była tu jeszcze próba ekspansji, żadna ze stron ekspansji tak naprawdę nie wybudowała. Dochód, sami widzimy, że ma mizerny, tylko łamie atakuje, więc gdyby... No to jeszcze walka do ostatniej próbki, najwidoczniej to był chyba jakiś best of five i koniec. Najwidoczniej, że się tak wyraża, to był przy okazji IGN Pro League. Tu zabrakło, tutaj tak malutko zabrakło. Ten Dark, gdyby wbił się raz w linię minerałów, a potem dobrał się do Starportu, Raven zostałby zniszczony, nie dałby rady Puma tego wszystkiego wybronić, bo jednym Darkiem by rozwalił całą mu tutaj armię, która i tak się ledwo wstrzymała. Dobra, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, to był mecz numer 4? 4? No, to pamiętajcie, subskrybujcie kanał, oceniajcie, komentujcie, róbcie co chcecie na kanale, ale róbcie to. No to cześć wszystkim.